Dzień dobry moi mili, 31 stopni w cieniu, dla mnie o 10 za mało, ale nad wodą może być. Poezja. Już dzisiaj widziałem czarnego bociana, widziałem dwa drapieżniki, czyli bielika gonił mniejszy drapieżnik, kruki, mewy, rybitwy. Taka, którego nie rozpoznałem z daleka. Cudawian. Rewela. Pliszkę, ale taką dużą w ogóle, takiej pliszki nie widziałem. Dwa razy pliszka większa jak pliszka. Nie widziałem, tyle lat chodzę, nie widziałem takiej wielkiej pliszki. Nie pliszka, ale taka jak... Jeszcze większa od szpaka, jak kos. Pliszka jak kos. Mamy trzecią dekadę czerwca. Właśnie nie tak dawno sum zaczął tarło. Oczywiście ci, którzy od 1 czerwca łowią sumy, tak, już woda miała 20 stopni, to zaczął tarło, oni wiedzą. Nic nie wiedzą, nie znają się na niczym. Poza tym nawet weźcie mili, weźcie, jak ktoś ma o was jakiekolwiek pojęcie, co to jest zrywka i słuchajcie, rozpłynąć zrywkę każdy rozpłynie. Czy nawet wejdzie do wody i ją tam rzuci. Tak. Natomiast to jest samoufka. Nie ma nic bardziej prostego, jak złowić rybę na zrywkę. Czy na paternoster, bo tak naprawdę to jest paternoster. Nie ma nic prostszego. To jest jeszcze bardziej prosta rzecz, bardziej prostsza metoda niż złowienie na pikera czy na federa. Nie ma. I potem oni, o ja złowiłem... Złowiłeś, ale pojęcie twoje o łowieniu sumów jest żadne. To jest samołówka. Prosta, archaiczna metoda, gdzie myślę, że ludzie już pierwotni to stosowali, wyrzucając cegłę, znaczy cegłę, kamień, cegły jeszcze wtedy nie było, chociaż nie wiadomo, co wcześniej było, czy kura, czy jajko, bo to ludzie to są najmądrzejsi, a ja nie wiem. Ha! Patrzę teraz, słuchajcie, na drugi brzeg Wisły i widzę coś czerwonego z napisem rezerwat, ławice kiełpińskie. I wyobraźcie sobie, przepływam jeden miesiąc, drugi, trzeci i widzę, jak już... liście opadły, leży ta tablica. Nikt, kurwa, jej nie podniósł. Nikt. Dopiero z Grześkiem mówię, Grześiu, chodź, zrobimy. Poświęciliśmy, a był, jak dzisiaj, 30 parę stopni. Mówię, chodź, to zrobimy, bo to tak jak Jezus na krzyżu, takie, wiecie, wielki ten. Wzięliśmy to jakiś łup, kamieni napchaliśmy, jakaś ta łopatka, pyk, 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 przygotowałem, stoi do tej pory. Czy łowienie ryb polega tylko na tym, żebyśmy nie widzimy, nic nawet nie widzimy, że tablica, nie widzimy, że śmiecie, za chwilę będę wam właśnie w tym temacie między innymi zrobić film. Leży, bo przewróciło się, niech leży. Producenci gówna, tylko producenci gówna tak obchodzą się z przyrodą. Czy najważniejsze jest tylko i wyłącznie złowić tą rybę, dać do obiektywu, do kamery. Tak, no dla producentów gówna, tak. Czy najważniejsze jest tylko, że złowić tego dużego suma? Tak, dla producentów gówna, tak. A może jakaś taka, czy nie wiem, na spinner, a może jakąś inną metodą, a nie na zrywkę, bo to każdy głupi słowi na zrywkę. Każdy głupi, jak się nauczy kwoczyć, jeśli woda nie jest przekwoczona, przyciągnie tego suma. I każdy głupi, który chce łowić w tarle suma, ja jeszcze w tym roku nie, no 10 dni jeszcze powiedzmy, ale to nawet nie jest tak. Bo jeżeli zobaczę, że te sumy jeszcze są w tarle, to nie będę łowił nawet w lipcu. Skończą tarłę, zacznę łowić. Bo nie jestem wyłącznym i wyłącznie producentem gówna. Nie wiem, czy do części dociera to, co mówię, ale ci prości ludzie, którzy wszystko tylko dla własnego, dla własnych, nawet nie są potrzeby, dla własnych zabaw poświęcają ekosystem tak już bardzo naruszony, są tylko i wyłącznie producentem gówna, jak również zżeraczem tego drogocennego gazu, jakim jest tlen. I nic więcej o nich już nie powiem, bo są dla mnie tylko i wyłącznie pochłaniaczem niezbędnego gazu do życia i producentami główien. Aha,
Jeżyki, patrzę, wyleciały. Słuchajcie, tam na moim profilu na Facebooku proszę o głosowanie na... Tam są budki dla jeżyków i tak dalej. Wejdźcie, Piotr Rapa Kozłowski na Facebooka. Proszę oddać głos na to, co powinno być oddane. Nie tylko na to, żeby niszczyć, ale trzeba też pomagać i ptakom, bo wędkarstwo to nie jest tylko fotografowanie ryb. Także wędkarze, bardzo proszę wejść na mój profil Piotr Rapa na Facebooku Piotr Rapa i zobaczyć, tam są podane te dane, żeby oddać elektronicznie głos na projekt z budżetu obywatelskiego. Mili, słuchajcie, tam chodzi o nie tylko o ptaki, ale również o wiewiórki. A co, że kurwa śmieszne dla niektórych, że wiewiórki? No nie oglądajcie. Ci, dla których to jest śmieszne, to nie oglądajcie w ogóle moich filmów, bo nie chcę z producentami głównie mieć w ogóle do czynienia. Kupiłem taki sprzęt tutaj, fajowski. Co jest za 15 zł, słuchajcie, można kupić. Za 20-35, ale kupiłem tam koło 100. O. Straszę muchę. Ona się boi, ale już się nie boi, tak. No nie wiem, można coś obciągnąć, naciągnąć tym sprzętem. Ale jest to fantastyczna rzecz, bo nawet, słuchajcie, pety zbiera. Tu akurat peta nie widzę. Ale chciałbym wam pokazać, że wędkarstwo, inaczej, znaczy w ogóle to jest takie skrótowe powiedzenie wędkarstwo, ale bytowanie, bytność nad wodą nie polega tylko i wyłącznie na tym, żebyśmy tą rybę łowili, złowili, pokazali do kamery czy do obiektywu, ale polega na tak jakby pomaganiu tej przyrodzie. Możemy jej pomóc. W jaki sposób? Właśnie pokażę wam w jaki. Właśnie w taki. Ale wcześniej przeczytam wam, zanim cokolwiek tutaj zrobię, przeczytam wam fragment z mojej książki. Książkę, tak jak już mówiłem, miała być wydana w tym roku w maj, czerwiec. Mamy czerwiec. Nie została wydana, dlatego że kasa swoją drogą, natomiast chcę zrobić z niej... No ale już jest napisane. Coś jeszcze tam dokoptuję, natomiast tam ma to wszystko brzmieć tak jak ta przyroda. Wszystko ma współgrać. I to ma być wszystko zrozumiałe. Nie chcę, żeby producenci gówna czytali moją książkę, bo oni tego nie zrozumieją. Chcę, żeby ludzie, którzy kochają przyrodę... O, widzicie, tam przyszły małolaty jakieś i tam już robią sobie zdjęcia. Niech sobie robią. Ale po co to radio? Ono to zaburza wszystko. Wędkarstwo nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby brać. Życie nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby brać. Książka ma być skończona profesjonalnie. Tam wszystko ma brzmieć, tak jak już powiedziałem wcześniej, jak ta natura. Ona ma pachnieć tą naturą. Ona ma brzmieć jak ten wiatr. Ona ma szeleścić jak te liście. Ona ma się poruszać tak jak ta pliszka, czy ta mewa przed chwilą, co przefrunęła. Ona ma przynosić czytelnikowi przyjemność. Ona ma go wnosić w aurę, tak jak on siedzi na przykład za oknem, pada śnieg, a on ma czuć, tak jak ja teraz, 31 stopni, ten wiaterek taki z południowy, taki fajny, smagający. Ptaszki, on ma się czuć właśnie zimą, czytając tą książkę, jakby był tutaj nad wodą. I widzieć tą pliszkę, która przelatuje. Słyszeć te ptaki śpiewające. Słyszeć szumiące liście, drzewa. Tą wodę przelewającą się właśnie. Ja to wszystko... Widzieć to, widzieć w ogóle. Bo to jest słyszeć, czuć. I widzieć oczami wyobraźni. On ma to widzieć. Dlatego powiedziałem, ja zrobię tą książkę profesjonalną. I kolejne pół roku, od zimnego października, czy listopada, do zimnego marca ja poświęcę tylko na korektę każdego słowa, każdego zdania, każdego wyrażenia. Bo to jest... Nie mówię, że dzieło mojego życia.
ale chciałem przekazać tą książkę. To jest źle nazwana wędkarska, to jest źle nazwana. Książka o przyrodzie. Oczywiście, zawsze po kilku latach powiem, ojej, no. Jeszcze by zabrakło kilku słów, kilku tam. Można było to bardziej wypieścić, dopieścić. Tak. Takie jest życie. Tak jak w Dżumie. Pamiętacie w Dżumie? Nad jednym zdaniem. Nie pamiętam, ile to było, ale to zdanie było zmieniane wiele set razy i w końcu, ale to też nie jest zawsze do końca. Tylko Szekspir mógł coś napisać i to nie... To tylko, no. Niewielu takich jak Szekspir mogło tylko raz napisać i potem... Tak jak Lewandowski z Główki, no. Już parę jobów dostali, ale poprawili się z meczem w Hiszpanii i mają tak grać ze Szwecją. I Polak potrafi, ale musi chcieć, musi być nacisk na niego. Dlatego ja też naciskam. Weźcie się nie tylko za fotografowanie ryb i łowienie tych ryb. Weźcie się za naprawę. I pokażę wam, jak od prostego sposobu zrobić to. Weźcie się z naprawy. To inaczej ziemi. To jest kość. Tego nie zabieramy. To jest naturalne, pamiętajcie. Co natura? Wracamy naturze. Z mojej książki. Najwięcej odpadków to plastik. Ostatnie badania wykazują, że drobinki plastiku są już w Rowie Mariańskim i na szczycie Mount Everestu. Ludzie wrzucają śmiecie do oceanów, w tym masę plastiku. Kilka wirów oceanicznych wielkości kontynentów. Z jednego kontynentu przerzucają plastikowe śmiecie na drugi kontynent. Jeden wir dokonuje tego w rok, inny dłużej. Ciekawostką jest fakt, że naukowcy dostrzegają tylko 1% wyrzuconych śmieci w ocean. Reszta prawdopodobnie zalega na dnie lub pływa w toni. Sieci rybackie drzewiej były tkane z naturalnych włókien. Obecnie wykonane są ze sztucznych poliamidów, czyli z plastiku. Zalega ich w jeziorach, morzach, oceanach i w rzekach niewiarygodna ilość. Wpadają w nie ryby, żółwie, delfiny i inne zwierzątka. Dużo z nich umiera w męczarniach. Małe części plastiku zjadane są przez niektóre ptaki, po czym wydalane są, ale największą... O, już widzę. Problem, bo jest największa. O, nie ma. Tragedią są nanocząsteczki tworzywa sztucznego. Są tak mikre, że przechodzą przez każdą przeszkodę, każdy filtr i dostają się do układu krwionośnego żywego stworzenia. I krążą po całym ciele, odkładając się we wszystkich narządach. A tam niszczą, trują i osłabiają. Substancje te rozkładają się bardzo długo, w zależności od ich struktury, budowy i warunków. Krótko ujmując, rozpad tworzyw sztucznych trwa od 100 do 1000 lat. Jeśli dostarczymy materiał do punktu przetwórczego, to zostanie przetworzony, natomiast jeśli zostawimy go nad wodą, w lesie czy w innym odludnym miejscu, zacznie emitować do środowiska niepotrzebne cząstki, czyli da początek zatrucia środowiska w tym miejscu. Wybitnymi śmieciarzami są wędkarze, przecinek, ich większość. No chyba tutaj, jeśli chodzi o ostatnie zdanie, to przyznacie mi rację. Jest szkiełko, proszę, szkiełko. Ale żeby nie było, proszę, ale stare, już bardzo stare, szkiełko. Proszę bardzo, jakaś ceramika. Dobrze, co my tutaj dalej mamy? To nie będziemy wykopywać, bo nie mamy siły na to. Musiu, wszystko posprzętaliśmy. Nie, jest szkło, proszę bardzo. Żyłki jakieś, plecionki, nie? To nie są żyłki, plecionki, proszę bardzo. Jest butla, butla plastikowa. O, jaka ciężka, muszę to ręcznie zrobić, bo... Jezusicku, malusieńki. Jezu, malusieńki. Duża butla. Co prawda tutaj za chwilę będą, słuchajcie, zwierzątka na niej. Najpierw ją przepłuczemy. Miliony pekli wypływających z kolektora bielańskiego. To jest właśnie pokłosie tego, co tu widzimy. Zrobię film specjalnie. Pokażę wam na kilku metrach kwadratowych, że kilkaset pekli wyjmę. Dobra, pekiel idzie. Odsuszymy. Kolejny pekiel. No, nie przyjmuję ten. Dobra.
następny pekiel, hop. Następny pekiel, hop. Następny pekiel, hop. I cztery pekle z 30 cm kwadratowych. Hopsa, widzicie, tyle lat ja się na tym znam, a jednak są tak zamimikrzone niektóre rzeczy, na przykład pekle, że ich nie widać, tak? I proszę, następny pekiel. Zobaczcie, no sam czas. Bardzo ładny motyw, żeby wpierdzielić psa albo siebie na takiego tulipanka. Proszę bardzo. Drugiego tulipanka tutaj gdzieś przed chwilą widziałem. Bardzo ładny tulipanek, proszę. Bardzo taki już, taki niszy. Bardzo jaki ładny tulipanek. Jaki ładny tulipanek. Piękny, tak? Kość. Czy to jest kość? Tak, to jest kość. Kość. Wracamy. Bo to mamutowy kość być może. No jaja sobie robię oczywiście, ale tulipanek, proszę bardzo. Ops. Jedziemy dalej. Oczywiście wielu rzeczy nie ujrzymy. I konkret. Piękny pekiel mozambicki. Polska, tak. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Proszę bardzo. Kawałek jakiegoś trypla. Tak. Hopsa. Na rol mopsa. Producenci gówien przynieśli prawdopodobnie napoje chłodzące nad rzekę i wyrzucili bardzo mocną folię. Hop! Świeże pączki, hop! To rączki! Tak. Że tak powiem, proszę bardzo, ceramika. No niby ceramika mogłaby zostać, ale to nie jest naturalny kamień. Więc wraca tutaj. Mam skarba! Ceramicznego skarba mam. Ała, no mili. Ale tak leżał w ten sposób sobie. Tak leżał sobie w ten sposób pan. O, w ten sposób sobie leżał. No bardzo dobre na psa nogę i nie na psa. A tu jakaś fajka, zobaczcie w ogóle. O, ceramika, prąd nie tyka. Tak. Ceramika. Dobra. No ta ceramika nie jest aż tak straszna jak ten plastik, ale też to nie jest jej miejsce. O, dobrze mówię, czy kapsel? O kurwa. Nie, kapsel, ale już zużyty na połowę. Metal, dobra. Proszę bardzo. Tulipan. Szkło. I baterii, przepraszam. Wykluły się jakieś zwierzątka. I teraz tak, no co mam zrobić? No to mam zrobić, że muszę oczyścić baterię z tutaj, słuchajcie, z różnych tych i wrzucić ją te. Chyba kość. Przepiękny, muszelka w środku. Nie chce wyjść. Tak, zaklinowana, ale oczywiście tam już nie ma ślimaka prawdopodobnie. A może jest? Nie wiem. Będziemy ratować ślimaka z tego. Uwolniliśmy ślimaka. A tulipan wraca do... No tu jest cała, słuchajcie... Teraz wyobraźcie sobie, ile lat musi minąć, żeby taka butelka rzucona luźno zapełniła się całkowicie piachem i mułem. Nie chcę, wiem. No cóż, no nie zostawimy jej tutaj. Ciężka cholera. Już widzę trypla. O, z peklami jakimi. Słuchajcie, zobaczcie, mówię trypla. Wyjmuje jakiś haczyk, nie wiem, jakiś haczyk ktoś, a od razu haczyk co pociągnął? Pekle! Zobaczcie co...
Nie wiem, czy już jarzycie, co tu się dzieje w ogóle. Co się dzieje na Wiśle? A ja jestem tutaj na 20 metrach kwadratowych. Nie wiem w ogóle, czy jarzycie. Dobrze, że to się stało. To może właśnie... Niebywałe. Nie sprawdzę tego. Tak. No. Panowie nadredaktorzy z gazet wędkarskich, może zacznielibyście pisać? Zaczniecie pisać. To, co ja mówię, bo ta świadomość kiedyś wróci. No, o ile będę żył. Ale ta świadomość ruszy. Zobaczycie. 5 metrów dalej. Zobaczcie, ile pekła. I chodca. Ale obok jest znowu takie żmijowisko pekła. Kamień. Natural born killer. Tak, proszę bardzo. W boczku poszła tak, kamionka. Proszę bardzo. Jakiś ręczniczek. Proszę bardzo. Tak. Takie rzeczy do kibla wyrzucają producenci głównie. No. Zobaczcie, jakie fajne. To, co naturalne, trzeba oddać naturze, powiedz. Zaraz wracam. A on nie był cały. On był tulipanem. On był przezroczysty. Właśnie chciałem powiedzieć, nie oddaję się i pokażę wam, że jeszcze coś można tutaj, gdzie w tym najbliższym otoczeniu było tak dobrze przebadane. No nie ma. No nie. Zobaczcie. To będę tłumaczył. Ludziom nie trzeba tłumaczyć. Producentom gówien i tak nie wytłumaczę. No nie mogłem się opanować, słuchajcie, i wziąłem jakieś tam z rzeczki, co będę za chwilę robił, jakieś pekle. Skąd takie gumy w ogóle, słuchajcie, coś, no nie mam pojęcia, wiecie. No. Niebywałe w ogóle, niebywałe. Kiełbik prawdopodobnie nieżywy. Wygląda na kiełbika, słuchajcie. O, bidulek. Biduleniek. Nawet sobie nie poruchał, już nie żyje. Pekielek duży, chłopca, jeszcze. Skłonisz, o, pekielek na... Fili, powiem wam tak, jakby obliczył to wszystko, co tu jest, ja za chwilę tej nie wyjmę tego kartonu. Jakby obliczył to, tu wszystko jest na tych kilometra kwadratowych, to byłby miliony ton. Miliony, kurwa, ton. No dobra, słuchajcie, kończę, bo to już widzę, że zarywa się o bardzo grubym... W bardzo grubym kartonie zarywa się dno. Ależ piękny te... Zobaczcie. Ależ piękny. Co? Piękny. Meneles, kurwa. Menele. Nie no, przepraszam, producenci gówno. Producenci gówno. Ale dno. Dobrze, jak to dorosło. Co ciekawe, po tych kontrolowanych ściekach lawcia w ogóle nie widać małż. Czyli została woda zatruta. Tu nikt nie poszło. Z rybą jest tragedia. Znaczy, tym wszystkim producentom gówna, którzy pozwalają na to, to powinno się kneblować ryj tymi kontrolowanymi ściekami. Kończę, bo wiecie co, to już ze 20 kilo waży za chwilę woda głównie. Gdyby to osuszyć, to by... Wiadomo. Mili, przez tyle czasu muszę wam po prostu jakoś uświadomić. I to jest na... Tu było 20 metrów kwadratowych. No i tutaj jakieś 10, ale już no niestety nie... moce przerobowe nie dają rady. O, proszę bardzo, zobaczcie. Żyjątko nasze ukochane. No i co teraz zrobisz? No to ono przecież... Zobaczcie. I kolejne żyjątka, one umrą, jeśli wrzucę je do... One żyją w tych peklach. Niebywałe. A producent gówna powie, no, ale jeśli ty usuwasz te pekle,
to ty mordujesz te zwierzątka. No niebywałe w ogóle. Te zwierzątka są już nasączone tym pryplem. Nie, no niebywałe w ogóle. A producenci gówna, no tutaj spadł, zobaczcie. Spadł robaczek, który jest bardzo dobry na kiełbie. Minik, kończę to, bo to trzeba byłoby dobrze przepłukać. Pekle pierdolone. Muszę wam powiedzieć, że... O, tak jakby kawałek tego. Muszę wam powiedzieć, że... Na sam koniec. Że producenci gówna od 1939 roku okupują Polskę włącz do 2021 roku. I nie ma to żadnego znaczenia, jaką on ma metrykę. Do widzenia, trzymajcie się, cześć.